Szachowina, moi widzowie, witam was serdecznie po przerwie półrocznej od YouTube'a. Jednak wracam. Mam dla Was nowe partyjki. Mam nadzieję, że również podobało Wam się intro. Trochę pół żartem, ale myślę, że fajnie wygląda. Także bez zbędnego gadania wróciłem i dzisiaj serwuję wam Michał Atala. Świetnego arcymistrza, tak jak już mówiłem, agresora, który się spustoszenie na 64 polach i ujrzymy jego partyjkę przeciwko Milko Bobocowowi. Milko Bobocow, w czasie grania tej partii, partia z roku 1958, także w tamtym roku nie był jeszcze arcymistrzem, został arcymistrzem 3 lata później, ale już tutaj grał na naprawdę najwyższym poziomie światowym. Także partia ta poszła D4. Skoczek F6, C4 i G6 ze strony Tala. Także już wiemy, co tu będzie grane: albo goniec G7 i obrona królewsko-indyjska, albo D5 i obrona Grunfelda Skoczek C3 i goniec G7, czyli mamy obronę królewsko-indyjską. Mogła też pójść pewnie obrona Grunfelda. Tutaj jakiś podstawowy wariancik: C bije D5, Skoczek bije D5, E4, Skoczek bije C3, B bije C3, i goniec G7, Skoczek F3 i C5. I żeby wam nakreślić, idea jest taka, że gramy później Skoczkiem tu, atakujemy wszystkimi figurami. Górami. Po prostu tego ten punkt d4. Oddaliśmy centrum póki co, ale będziemy je solidnie atakować. Taka idea Grunfelda, natomiast w partii zostało zagrane goniec g7, czyli obrona królewsko-indyjska. e4, czyli znów czarny oddaje nam centrum. d6, niepozwolenie na dalszą ekspansję białemu. I F3. Główną linią jest skoczek F3, po którym następuje, no tutaj jakąś standardową linię podam. To jest na przykład Roszada, goniec E2. i W tym momencie na przykład skoczek tu, mamy Roszadę, mamy D5, E5 i w tym momencie D5 i skoczek wraca na E7. To jest taki podstawowy wariant. Idea jest taka, że biały i czarny, przepraszam, idzie na tym skrzydle, natomiast biały spokojnie będzie się rozpychał pionem, szturmem pionowym na skrzydle hetmańskim. Postanę tu jednak bardzo e, ostre pozycje. I takie właśnie pozycję lubił grać dalej. I na to pewnie liczył. Natomiast tutaj semisz go, przepraszam, Bobocow go zaskoczył, wariantem Semisza F3. Taki spokojny ruch, po prostu pobronienie punktu E4. W tym momencie krótka roszada i skoczek E2. Po prostu rozwój figury D4, przepraszam, C5, a tak na punkty D4 właśnie i gońce E3. Po prostu pobronienie. W przypadku bicia możemy to fajnie odbić gońcem i tutaj kontrujemy tego silnego gońca na G7. Tutaj tal nie wymienia, gra jednak skoczek z B na D7, czyli w tym momencie dokłada obrony do punktu C5. W przypadku gdyby Bobocow był zainteresowany wymianą, jednak Bobocow nie jest zainteresowany wymianą, gra Hetman D2. Rozwija Hetmana, przygotowuje być może długą roszadę, co jednak w tych wariantach jest niespotykane. No ale zobaczymy. I przygotowanie głównie goniec A6, żeby, H6, żeby wymienić tego silnego gońca, prawda? To jest bardzo znana idea. Robimy sobie fajną baterię i wymieniamy tutaj na H6 tego potwora. No bo ten goniec jest zazwyczaj najsilniejszym gońcem na szachownicy. A6 przygotowanie B5 w przyszłości. Także czarny będzie chciał jechać na skrzydle hejtmańskim. No ale Bołocow się nie boi. Gra długą roszadę. Tak jakby prowokuje Michała, aby tutaj już jechał na niego ostro, czyli jednak chce grać w jego szachy. I też to jest bardzo niespotykane, ponieważ, tak jak już wspominałem, w standardowych pozycjach królewsko-indyjskiej, no to, to czarne grają tutaj, a to białe się rozpychają tutaj. A tutaj mamy jednak inną sytuację, gdzie czarne będą chciały jechać na hetmańskim na tego białego króla. Hetman A5, od razu ruch atakujący w stylu Michała Tala, naciska na punkt A2 i przygotowuje piękne B5 no z ostrym atakiem, następnie B4. No tutaj ewidentnie Michał Tal no, gra na aferę, jakbyśmy to powiedzieli. Po prostu chce atakować. Król B1, bardzo dobry ruch, po prostu pobronienie punktu A2, skoczek może się ruszyć, ale również jest to przygotowanie takiej małej pułapeczki. Popeczki, którą by wydawało się, że talby wpadł, że tal wpadł po prostu. Bo B5, bo, bo co zagrywa skoczek na D5? Zdana idea, jeżeli mamy takie ustawienie tak, tych figur, to że po skoczek D5, jeżeli Michał talby wymienił, no to mamy bardzo fajne wtrącone posunięcie. Skoczek bije pionka na E7, szach musi odejść i po prostu bijemy hetmana i jesteśmy piąta na czysto do przodu. No tutaj biały ma na pewno o wiele lepszą pozycję. No także, czy Tal czegoś nie przeoczył poskoczek d5? I tutaj ta poboczna historyjka taką, którą chciałem wam opowiedzieć. To jest bardzo ciekawe, że Bobosow i Tal mieli tę samą pozycję już wcześniej w blicu partii błyskawicznej. Gdzie Tal poszedł na totalne szaleństwo, bo blitz to no zazwyczaj gramy ciekawe ruchy. Skoczek zbił na D5, czyli Tal oddaje hetmana za dwie lekkie figury, bo bije jeszcze sobie gońca. Wieża odeszła na C1 i w tym momencie skoczek wziął na C4. No i no, Tal ostatecznie wygrał tę partię, mając tego gońca i skoczka za hetmana. Na no letal, total. I uwierzcie, Bobocow poszedł później po partii do Tala i powiedział mu, że no dobra, wygrałeś, ale to był Blitz w klasyku, na pewno byś tego nie zagrał, a na pewno jakbyś to zagrał, to byś nie wygrał. I zrobili sobie taki mały, mały zakład. No i. Jak możecie się domyślać, po skoczek D5 ze strony Bobocowa, Tal w partii klasycznej w ważnym turnieju zagrała skoczek, bije D5. No, to jest właśnie Michaju Tal. Hetman wziął i skoczek bije na E3. Wieża odeszła na C1 i skoczek na C4. Także wzięcie kolejnego pionka, tutaj Tal ma bardzo ładne pionki, które mogą ruszać. No, i teraz Bobocow w partii błyskawicznej odszedł Hetmanem na E1. Zagrał pasywnie, co jest według komputera najlepsze, ale no ja nie wiem, czy. Przeciwko Michałowi Talowi, to lepiej pasywnie nie grać takich pozycji. No, zobaczmy tutaj ten goniec będzie mega silny. Tutaj linie otwarte dla wieży. Goniec może wejść fajnie, o tą przekątną. No, Tal faktycznie był po prostu w swojej grze. Dlatego tutaj Bobo zdecydował się oddać wymianę. Bije na C4. Pionek odbił na C4 i w tym momencie skoczek na C1. Przygotowanie wzięcia na C4 gońcem. Wieża na b8, świetny ruch, po prostu ustawienie wieży na jednej linii z królem, również patrzcie, że ten goniec patrzy fajnie na b2, tutaj będzie duża presja na ten punkt b2, goniec zbił na c4 i skoczek b6, atak na gońca, goniec odchodzi na b3, też również zasłania troszeczkę tą, tego, no, tą wieżę, ten wpływ tej wieży. Goniec jednak bije na D4 i Hetman D2 Ruch po to, aby no jeżeli tutaj czarny, biały zagrałby taki troszeczkę wolny ruch, no nie wiem, wieża E1 na przykład, no to niestety ale C4 już jest mocarne i no rozwala totalnie pozycję. Pogoniec C2 ma na przykład taki ruch jak skoczek D5. No zobaczcie jakie tutaj są nieprzyjemności z względu na słaby punkt B2. E, także tutaj zagrywa przytomnie hetman d2, jeżeli c4, oj nie tu, jeżeli c4 to po prostu weźmie gońca, e, natomiast gońc grzecznie odchodzi na g7 i no tak naprawdę groźba c4 wciąż jest, e, w tym momencie skoczek e2, wprowadzenie figury do gry, no ale ta idzie po swoje, e, c4. Goniec idzie na C2 i C3, i nie może tak naprawdę Bobocow odbić żadnym, żadną figurą tego piona. Nie może go zbić. Jeżeli zbije pionkiem, no to skoczek C4 jest szach, wygrywamy Hetmana. Jeżeli odbije skoczek, to też no spójrzcie, skoczek na C4, Hetman odchodzi na przykład na C1, i tutaj jest wieża, bije B2, króla 1, i koniec bije C3. Jest totalna masakra. Dlatego Bobocew jest zmuszony odejść, odchodzi on na d3, jednak Tal po prostu bierze pionka, tak, i ten królek, widzicie, no, na razie nie ucieknie, jest tutaj zmuszony zostać i przede wszystkim ten goniec, no, prawdziwy monster, y no, sieje tutaj ładne spustoszenie. W obozie białych. W tym momencie skoczek d4, no trzeba coś grać i z d7, tak, niewpuszczenie na c6 tego skoczka, również przygotowanie bardzo ciekawych planów, przede wszystkim wejścia wieży na linię c. W tym momencie wieża d1, no rozwój jakiejś figury, być może ten, ta wieża tutaj troszeczkę będzie broniła, no ale wieża c8, ta po prostu ustawia wszystkie swoje bierki na perfekcyjnych pozycjach. Te wieże już świetnie patrzą na króla. W tym momencie goniec b3, zasłona linii b, ale skoczek a4 i nie można nic zrobić jak oddać, jak po prostu to wziąć. No, skoczek na c3 to jest groźba prawie z matem i nic tak naprawdę Bobocow nie może z tym zrobić. Dlatego Bobocow bije, goniec odbija a4 i skoczek na b3, teraz to skoczek zasłania linię b. Ale wieża C3. Po prostu przygotowanie do zdwojenia na linii B. Spójrzcie ten goniec, jaką świetną tutaj robi robotę, właśnie. Hetman odszedł na A6, wziął pionka, atakuje gońca, dlatego koniec bije B3, a bije B3 i wieża na C8. I jest tak naprawdę koniec. Tutaj wodzowie już mógłby złożyć broń, ponieważ najlepszym ruchem jest oddanie Hetmana no Jest to oddanie Hetmana, bo jeżeli nie, to zobaczmy co się stało w partii. co zdecydował się odejść na A3, no, ale spójrzmy te dwie wieże na linice i ten goniec, który tam patrzy. No, to jest po prostu istna masakra. Wieża C1, wieża bije C1, wieża druga wchodzi na C1. Król odchodzi, i teraz w tym momencie Bobocow poddaje partię. Z na to, że po król A2 mamy trzy różne maty. Możemy dać wieżę A1 mat, e, dorobienie Hetmana mat i najpiękniejszy, szkoda, że się nie wydarzył właśnie, e, promocja do gońca. Bardzo ładny, nietypowy mat, e, gdzie dwa gońce świetnie tutaj matują. Także to by było na tyle. E, no jak widzicie, Tal wygrał ten e, bardzo ciekawy zakład. E, zagrał, nie bał się tutaj i po prostu zagrał e, skoczek. I d 5 co jest niezwykłe, oddaje całego Hetmana. Wszyscy mówili, że tak naprawdę komputer też mówił, że to jest nieopłacalne, ale widzicie, Michał Wital potrafił takie cuda robić, nawet przeciwko arcymistrzom. Także to było na tyle. Mam nadzieję, że partia wam się podobała. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się podobało to, że znów, nagram, to, znów nagrywam, to możecie zostawić lajka. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia, mam nadzieję.